powiem, Nestor leśników warcińskich, bo nie znam kogoś, kto przepracował 48 lat w jednym miejscu. A mamy tutaj wśród nas jest taki kolega, który, jak to mówi, zakładamy się o flaszkę, a dzisiaj się o flaszkę nie będziemy zakładać, bo tą flaszkę dzisiaj postawi i bez zakładu. Także miał pomysł, żeby w dniu dzisiejszym odejść na emeryturę. Odchodzi wraz z panią Elżbietą Wójcik, która przepracowała w nadleśnictwie 35 lat. Zobaczą wszyscy. Zobaczcie. No panie, i to jest właśnie pani Ela. Zawsze skromna, właśnie zawsze gdzieś tam z tyłu, gdzieś tam na końcu. Zapraszam pani Ela. Teraz pani będzie w centrum zainteresowania. Bo pani Ela jest tak skromną osobą, że pani Ela to w ogóle przeprasza za to, że jest. Słuchajcie, ta skromna filigranowa kobietka pracowała jako podleśniczy i dawała sobie radę z takim tutaj budrysem. Mikołaj tutaj, że tak powiem, był jej przełożonym. Powinna mieć z 10 lat trudnościowego dołożonego. Ale wszystko tutaj lat wysługi, więc pozwolę sobie państwu przeczytać, co my tutaj żeśmy wyrzeźbili na tym grawertonie. Podziękowanie dla pani Elżbiety Wójcik za 35 lat pracy na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino. Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy. Wypełniaj każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością. Czerp energię ze słońca, kapiącego deszczu i uśmiechu innych. Szukaj w sobie siły, entuzjazmu i namiętności. Próbuj życia i układaj je na swój własny sposób. Żyj najpiękniej jak umiesz, po swojemu. Spełniaj się. I tego życzę pani Elżbiecie, tego życzę również panu Stanisławowi. Z tym, że 48 lat pracy. Ja nie, to pan jeszcze się nie urodził, a już pan za to pracuje. No dobra. Ten pan kolega, jak on zawsze się zwraca, panie kolego, mam pomysł, tak? Założę się o flaszkę i co tam było, Kamil, jeszcze? Zajebiście. Zajebiście, tak? Zajebiście, że jak tak można było od 19 roku pracować i to jeszcze, proszę państwa, piastować funkcję od chyba podleśniczego czy od robotnika po głównego księgowego. Także to jest od człowieka orkiestra, co byście nie chcieli, on ma na wszystko pomysł. I dzień byłem nadleśniczym. O, jeszcze dzień byłem nadleśniczym. Takich ludzi już nie ma. Tak? Jesteście, że tak powiem, dinozaurami. I nie wiem, niech ci młodzi się uczą od was. Wzruszony, jestem zaszczycony, że mogę dzisiaj, nie powiem was pożegnać, tylko wam podziękować za tą waszą pracę i wyrazić swoją wdzięczność, że mogłem z wami pracować. Jesteście nieocenieni, jesteście kochani, jesteście cudowni. Bardzo wam za to dziękuję. Które tutaj dzisiaj usłyszałam, to są najpiękniejsze słowa w moim życiu. Bardzo, bardzo dziękuję. Przygotowałam sobie jakąś umowę, ale nie jestem w stanie. A to później może. Chcieliśmy jeszcze tutaj za to wszystko podziękować. O Jezu, a co? Ja tu się nie piję. A nie, jest. Zostało już chyba powiedziane wszystko, nawet więcej niż było. Mi pozostaje tylko powiedzieć dziękuję pani Elu i tego co dobra. Dziękuję. 2 lata pracy i za chwilę, za te wszystkie chwile radosne, za chwile trudne, chciałam prosić o przyjęcie takiego skromnego upominku ode mnie. Jeszcze raz bardzo, bardzo, również moim przełożonym. Bardzo mile wspominam tamte czasy, dlatego też bardzo dziękuję i proszę o przyjęcie skromnego upominku. Których spotkałem po drodze panu nadleśniczemu kierownictwu za wyrozumiałość. Bo różne bywały sytuacje, nie zawsze było tak pięknie, jak pan mówił, panie nadleśniczy, miło było to, tego słuchać. Ale chciałem powiedzieć, że przyjemnością było pracować tyle lat w tej firmie.
Może gratulacje składać młodej parze. Za lubow, za drużbu, za lesnej służby. Wasze zdrowie, panie Elu, panie Stanisławie, wasze zdrowie. Życzę wam szczęścia, zdrowia, pomyślności. Niech wam się da, z jego wstaniemy.